Niech cała negatywna energia rozstąpi się w dymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie dla nas, wszystko, co nie od Boga, niech rozstąpi się w dymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania, z tej strony Dora. Witam dzisiaj serdecznie moje cudowne panny. Witajcie kochani w lutym. Zobaczymy, jakie ważne wiadomości tutaj są dla Was do przekazania na ten czas. Jeśli jesteście tutaj z nami pierwszy raz, zachęcam Was kochani do kliknięcia w subskrypcję tego kanału. Kliknijcie sobie w dzwoneczek powiadomień, aby nas nie zgubić. Jeśli coś tu będzie z Wami rezonować, jeśli coś Wam się tutaj spodoba, kliknijcie również w lajka. W ten sposób wpływacie na rozwój tego kanału, zwiększają się nasze zasięgi. Dajcie również znać w komentarzu, czy to dzisiaj było Wasze czytanie, czy to z Waszą energią się łączyłam, czy coś tutaj z Wami rezonowało. Jeśli tak, to dajcie znać, co tutaj z Wami rezonowało. Dobrze, zacznijmy. Zobaczmy, kochani, czego tutaj się nauczyliście w ostatnim czasie, tak? Jakie tutaj lekcje wyciągnęliście z jakichś ostatnich doświadczeń? Dobrze, okej. Czyli jest tutaj taka energia, widzimy, że gdzieś w jakiejś sytuacji no tniecie, kochani, tniecie wszystko to, co z Wami nie jest spójne. Bardzo możliwe, że była tutaj jakaś taka agresywna energia w Waszym otoczeniu, tak? Ktoś, kto prawdopodobnie, no komu się nie spodobały Wasze plany, Wasze marzenia, tak? To, dokąd dążycie. Bardzo możliwe, że był ktoś w Waszym otoczeniu, kto w jakiś negatywny sposób próbował wpłynąć właśnie na Waszą przyszłość, na Waszą rzeczywistość. Mam tutaj kilka znaków. Widzę znak wodnika, widzę znak bliźniąt, tak? Byka, barana. Także bardzo możliwe, że te znaki gdzieś tutaj w jakiś sposób mogą z Wami rezonować. Prawdopodobnie, kochani, macie takie poczucie, że były tutaj jakieś takie nie fair osoby w Waszym otoczeniu, tak? Osoby, które przede wszystkim tutaj patrzyły na swoją korzyść, na swoje dobra i nie liczyły się za bardzo z tym, dokąd Wy idziecie, czego Wy pragniecie, tak? Jakbyście byli ciągle o coś posądzani, atakowani, wszystko robicie źle, nie tak, niedobrze, cały czas komuś coś nie odpowiada. Prawdopodobnie planowaliście tutaj wspólnie jakąś przyszłość, planowaliście może rozwój sytuacji, tak? Bo widzimy, że tutaj były marzenia z tym związane, jednak tak jakby ktoś bardzo negatywnie na to wpływał lub reagował, tak jak mówię, bardzo możliwe, że ktoś po prostu był zły na to, że Wy macie inne plany lub wizje niż te osoby, tak? Może byliście po prostu takim dla kogoś workiem baseballowym, do wyżycia się, do po prostu wyrzucenia wszystkich swoich żalów, krzywd, tak? Tak jakbyście starali się cały czas komuś pomagać tu w jakiejś sytuacji, a ta osoba cały czas w jakiś sposób Was tutaj atakowała, tak? Wylewała na Was po prostu wszystkie swoje frustracje. Także no ciężka energia, kochani, ciężka energia. Widać, że ciężkie tutaj doświadczenia macie za sobą. Zobaczmy sobie w takim razie, co tutaj, jakie wyzwania mogą Was czekać w lutym w związku właśnie z tym, czego tutaj doświadczyliście. Dobrze, mamy trzy karty. No i kochani, ponownie mam tą energię wodnika, ryby, tak? Jest tutaj, kochani, zobaczcie, mamy tutaj taką energię, w której prawdopodobnie czujecie się trochę jak w potrzasku. Tak jak wspomniałam, tutaj też mi się to pokazywało. Ktoś, kto po prostu gdzieś tutaj cały czas Was ocenia, atakuje, jest w Was bardzo dużo ran po tym wszystkim, co się wydarzyło. Tak jakbyście za każde te wydarzenia pozostawali, jakbyście mieli takie skazy, jakbyście mieli blizny, tak? Tutaj widzę takie blizny wyrysowane na jego twarzy. Tak jakby ból się rysował po prostu na jego twarzy. Bardzo możliwe, że uciekacie się tutaj po prostu do jakichś używek i w lutym to może być dla Was silnym wyzwaniem. Może być tutaj gdzieś mowa o nadużyciu alkoholu, o uciekaniu się w jakieś tam przyjemności lub jakieś inne używki. Może to też mówić po prostu o prokrastynacji, braku efektów, braku działania. Bardzo możliwe, że po prostu chcecie spokoju, tak? Że tutaj jesteście tak zmęczeni tym, co się dzieje, że nawet nie macie chęci ani siły działać w żadnym innym kierunku, dlatego tutaj prawdopodobnie nawet jeżeli chodzi o otoczenie, o jakieś wyjścia i tak dalej, Wy wolicie tutaj tak jakby zaszyć się
w domu, zaszyć się po prostu w zaciszu, z lampką wina i siedzieć po prostu z dala od wszystkiego, żeby Was nic nie dotknęło, tak? Tak jak mówię, tutaj widzę, że tak jakby cały czas ktoś negatywnie Was oceniał. Macie po prostu dosyć, jesteście przemęczeni tym, tak? W lutym widać, że tak jakby to się już wszystko przelewa. I ta sytuacja może mieć silny wpływ na miejsce, w którym się znajdujecie. Może to, to nawet się może odbywać, kochani, w Waszym domu, tak? Mogą to być osoby, z którymi mieszkacie. Jest tutaj duży taki ciężar. Widać, że tak jakbyście starali się cały czas znaleźć coś, co Was zadowoli, co Was ucieszy. Staracie się po prostu cały czas tak jakby wynagradzać za każdą drobną rzecz, żeby jakoś sobie podbudować tą chęć do życia, chęć do działania, tak? Są tutaj cały czas wokół Was jakieś takie negatywne energie, negatywne osoby. Wy być może czujecie się tutaj niekomfortowo poprzez rzeczy, które robicie. Być może nie możecie sobie odpuścić pewnych rzeczy. Może jest w Was jakiś żal. Odkładacie może coś na później. Cały czas odkładacie. Dobrze, przestanę robić to wtedy i wtedy. Przestanę to robić, jak to i to się stanie, albo jak to i to się skończy, albo jak coś tam, coś tam. I tak jakbyście cały czas coś tutaj odkładali na później, zamiast zacząć działać w tej chwili, tak? Może macie jakieś ważne projekty do zrobienia, może coś związanego z domem, tak? Może jakiś remont Was tutaj czeka, może jakiś wyjazd czy coś. I tak jakby cały czas to odkładacie na lepszy moment, tak? Jest tutaj tak jakby, no mówię, jest tutaj tak jakby cały czas oczekiwanie na coś, brak już Wam cierpliwości. Jest jakaś taka sytuacja, w której czujecie, że nie ma tej równowagi. Nie ma porówno brania i dawania, tak jakby Wy musicie ciągle coś robić, ciągle się angażować, ciągle zadawalać kogoś, nad czymś cały czas działać i druga osoba tak jakby tego no, nie doceniała, tak? Tutaj tak jakby cały czas spoczywał na Was cały ciężar za to wszystko, co się dzieje w Waszym życiu, a Wy po prostu chcecie spokoju, chcecie spełnienia, chcecie radości, macie poczucie, że już po prostu tyle czasu wypruwacie sobie flaki i dalej nie ma efektu tego, tak? Tak jakbyście dalej nie mogli mieć tego spokoju, tak? I tutaj na odwrocie mi się pokazuje ta wieża. Tutaj widzę ten dom, tak? I tutaj mi się pokazuje ta wieża. Jakby ciągle po prostu pioruny uderzały w miejsce, w którym jesteście. Jakby ciągle po prostu pioruny waliły. To może też mówić o tym, że cały czas są jakieś kłótnie, cały czas są jakieś pretensje, żale, cały czas tak jakby ktoś narzekał, takie niezadowolenie w relacji. Wy się czujecie totalnie niezrozumieni, wy się czujecie totalnie tak jakby niezaakceptowani za to, kim jesteście. Ciągle jakby ktoś od Was wymagał więcej, porównywał Was cały czas z kimś, wmawiał Wam cały czas, że musicie, nie wiem, jeszcze więcej pracować, jeszcze więcej robić, że cały czas robicie za mało, że cały czas, nie wiem, że coś robicie źle, tak? I Wy tutaj po prostu już zaczynacie opadać z sił, macie dosyć. Zaczynacie mieć takie poczucie już oziębłości, nawet Wam się nie chce już starać, chcielibyście tak naprawdę się odciąć od tego, odpocząć. Męczy Was to, kochani. Męczy Was to bardzo. Bardzo możliwe, że macie przez to bardzo dużo stresu. Może nie możecie spać po nocach. Może się nie wysypiacie. Może nawet i po nocach macie tutaj jakieś problemy. Może są jakieś osoby, które i po nocach gdzieś tam Wam nie dają spokoju, nie dają Wam spać, tak? To jest coś, co jest związane z Waszym domem, w którym się znajdujecie. Bardzo możliwe, że musicie tutaj cały czas odpierać atak, chronić się. Może musicie tutaj cały czas zwiększać te zdrowe granice, tak? Ktoś cały czas tutaj stara się z Was wyciągnąć jak najwięcej i Wy po prostu jesteście tym przemęczeni, kochani, tak? Czujecie, jakby cały czas po prostu ktoś Wam pochodnią podpalał tyłek i Wy nie wiecie, jak sobie z tym radzić. Macie po prostu już dosyć, tak? Tak jakbyście mieli cały czas osobę, która jest tak jakby nie do końca zrównoważona emocjonalnie, osobę, którą musicie cały czas pocieszać, musicie cały czas znajdować dla niej różnego rodzaju rozrywki, tak, zajmować, bo się zaraz nudzi tym, nudzi tamtym, ciągle ktoś chce tu, tam, podróże, to, tam, to, siamto, a tak jakby ktoś sam nie wkładał w to wystarczająco energii, ale cały czas starał się z Was wyciągać to, tak? Tak jakby cały czas starał się Was angażować w to, aby ich zaspokajać wystarczająco, tak? Dobrze, na czym należy się skupić teraz? Na czym należy się skupić w lutym? No i kochani, mamy tą trójkę mieczy, tak? Czyli musicie przede wszystkim się uleczyć. Mamy 3 i 3 i mamy tego głupca, także tutaj widać, że tak jakby należy zakończyć coś, co Was męczy. Coś, co sprawia, że cierpicie przez cały czas, tak?
I tak jak mówię, tutaj już zaczyna się pokazywać w Was taka oziębłość, tak? Z tej strony widzimy, że jeszcze do pewnego momentu były te emocje, łzy, a tutaj już po prostu tyle było tych ciosów w serce, tak? Widać, że ona tutaj chroni tak jakby to swoje serce i z tej strony pokazuje się już taka oziębłość. Już nawet nie ma łez, tak? Tylko zaczyna się pokazywać taka oziębłość, brak emocji, brak zaangażowania, tak? Bo tutaj widzicie, że cały czas to jest niesprawiedliwe. Tutaj mamy znak wagi, sprawiedliwości, tak? Widać, że staracie się cały czas chronić to swoje serducho, aby po raz kolejny i kolejny nie dostać kolejnego i kolejnego ciosu. Widać, że w jakiś sposób tutaj jesteście zblokowani i tak jakby do końca nie wiecie, co macie dalej robić, tak? Tutaj są te łańcuchy na jej głowie, które przysłaniają jej czakrę korony, tak? Trzecie oko, które tak jakby jest naszą intuicją, mówi nam, co dalej. Widać, że tutaj również ma takie łańcuchy na swojej szyi, co może też mówić o tym, że jest zblokowana czakra gardła, że ktoś nie mówi o tym, co czuje, co myśli, tak? Nie widzi klarownie, dlatego, że nie może sobie na to pozwolić, tak? Bo ktoś tutaj tak jakby cały czas w jakiś sposób jest atakowany. Tutaj jest opcja, kochani, jest możliwość do transformacji, do Waszej metamorfozy, do tego, aby wyjść na prostą. Być może znajdujecie się w tej chwili w jakiejś relacji karmicznej, tak? Gdzieś, gdzie czujecie się po prostu, że nie możecie być sobą, że jesteście w jakiś sposób atakowani. Czas, kochani, na nowe. Na tym należy się skupić. Skupcie się na nowej energii, na nowych możliwościach, na nowych projektach, na tym, dokąd chcecie iść. Pojawią się przed Wami nowe możliwości, tak? Tak jak widać, że tutaj w lutym prawdopodobnie pokażą się nowe opcje, być może jakieś nowe projekty, być może nowy kierunek podróży, wyjazdu. Gdzieś tutaj widać, że chcecie w stronę słońca, że chcecie tego spokoju, tak? Że tutaj siedzicie, wyczekujecie i wiecie, że już coś do Was idzie, bo Wy w tej chwili tak jakby czujecie się tacy bezbronni. Czujecie się, że to już nie jest zależne od Was, że tutaj w tej chwili tylko i wyłącznie Wszechświat może wpłynąć na Was i czekacie po prostu na ten cud, tak? Czekacie na cud i pojawi się, kochani, coś tutaj się pojawi, tak jakby manifestujecie coś do swojego życia, ale musicie przede wszystkim się uleczyć, uzdrowić, bo widać, że tutaj część Was jest cały czas w takim cierpieniu. Należy zakończyć coś, co daje Wam to zblokowanie. Mamy dwie trójeczki, tak, które mówią o ruchu naprzód, o postępie. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakiś baran lub koziorożec, ktoś, kto w jakiś sposób wytrąca Was z równowagi, ktoś, kto cały czas wpływa negatywnie na Wasze życie, na Wasze samopoczucie, na pewność siebie. Okazja do wykorzystania w lutym. Jaka tutaj okazja do wykorzystania w lutym się pokaże? Dobrze, czyli tutaj jest, widzicie, kochani, jakaś klarowność, zrozumienie wobec czegoś, tak? Bardzo możliwe, że będziecie mieli tutaj możliwość zająć się przede wszystkim właśnie sobą emocjonalnie. Macie tutaj okazję na to, aby pozostawić to, co sprawia, że jesteście ciągle w takim strapieniu i smutku, tak? Bardzo możliwe, że postanowicie się tutaj rozprawić właśnie z jakimiś nałogami, porzucić coś, co po prostu jest zbyt toksyczne dla Was, przez co czujecie, że nie jesteście sobą, że nie możecie myśleć klarownie, tak? Widać, że jest w Was taka melancholia, jest w Was strach, stres po porzuceniu dawnych ścieżek, tak? Musicie po prostu wykorzystać ten czas najlepiej, jak tylko możecie, tak? Jest tutaj czas zakańczania tego, co jest dla Was toksyczne i negatywne. Czas skupić się na tym, co przynosi Wam pozytywne rezultaty. Skupcie się na tym, co pozostało, tak? Tutaj mamy te dwa pełne kielichy, takie pozytywne. Tutaj w przeszłości widzimy, że są tak jakby poprzewracane, porozbijane nawet niektóre te kielichy, tak? Więc wiecie, że to już nie przynależy do Waszego życia. Tutaj tak jakby zyskujecie klarowność odnośnie właśnie Waszych emocji, wasze źródło po prostu, skąd to wszystko się wywodzi, tak? Postarajcie się przede wszystkim zaprowadzić taki wewnętrzny balans, skupić na sobie, nie pozwolić na to, aby cały czas ktoś dysponował Waszym czasem, Waszą przestrzenią, tak? Aby ktoś zakłócał Wasz wewnętrzny spokój. Mam tutaj energię skorpiona, strzelca, lwa i barana. Tak, skorpion dwa razy mi się tutaj pokazał. Także bardzo możliwe, że macie wokół siebie właśnie osoby o takich znakach, tak? Postarajcie się po prostu przejrzyście patrzeć na wszystko, zrozumieć, po co konkretne rzeczy tutaj się wydarzyły, dlaczego pewne osoby pojawiły się w Twoim życiu, jakie one miały zadanie, w jaki sposób pomogły Ci, tak? Ruszyć z miejsca. Tutaj takie uczucie właśnie... prawe oko, pulsuje mi prawe oko, tak? Co może mówić też o tym, że na pewne rzeczy nie chcecie patrzeć w taki sposób, jak naprawdę one się zadziewają. Tak jakbyście
cały czas tutaj sobie zakładali trochę tak jakby różowe okulary, starali się sobie wmawiać, że coś jest inaczej niż w rzeczywistości i nie chcecie dopuścić do siebie faktów, tak? Tego, co naprawdę wiecie, że jest zgodne z prawdą. Dlatego mamy tutaj tą kartę Słońce, tak? Która mówi o takiej klarowności umysłu, o tym, aby dostrzec te wszystkie czerwone chorągiewki, to w jaki sposób inni Was traktują, tak? Kto Was nie szanuje, kto nie szanuje Waszego czasu, przestrzeni, tego, kim jesteście, tego, co robicie, tego, co wnosicie do ich życia. Niektóre osoby po prostu muszą Was stracić, żeby zrozumieć po prostu, czego nie szanowały, kochani. Czasami nie ma innego wyjścia. Może tutaj być takie silne nawołanie, aby postarać się odłożyć po prostu na czarną godzinę, aby może zacząć planować po prostu jakieś wyjście z tej sytuacji, mieć w sobie więcej zaufania, bo są tu osoby wokół Was, które, tak jak mówię, no, są przy Waszym boku tylko dlatego, aby mieć dla Was dla swojej korzyści. Nie patrzą na to, aby to było dla wspólnego dobra, ale bardziej patrzą dla siebie. Co ja mogę z tego mieć? Co ja mogę z tego wyciągnąć? Do czego mi się ta osoba przydaje, tak? Także starajcie się czytać, kochani, te czerwone chorągiewki i po prostu nie tracić swojego czasu, tak? Jaki będzie wynik tej sytuacji? No i ponownie pokazuje mi się właśnie ta karta. Ją widziałam podczas tasowania. Także widać, że tutaj no musicie mieć w sobie wystarczająco cierpliwości, tak? Bardzo możliwe, że zasialiście tutaj konkretne nasiona i tak jakby w tej chwili no przyjdzie czas na to, aby zebrać wyniki tego. Także też uważajcie, co siejecie, bo później będziecie to zbierać. Starajcie się przede wszystkim myśleć pozytywnie o danej sytuacji. Nie starać się tutaj mącić, nie starać się tutaj mieszać, porównywać z kimkolwiek wokół Was. Są tutaj, tak jak mówię, jakieś osoby w Waszym otoczeniu, tak? Takie fałszywe osoby, które po prostu przykleiły się do Was jak taka ośmiornica swoimi mackami i nie chce Was puścić. Także postarajcie się dostrzec jasno i wyraźnie, co jest dla Was stabilne i co Wam przynosi tą stabilność, a co sprawia, że po prostu tracicie cały czas, tak? Tracicie swoją energię. Widzę tutaj bardzo możliwe, że ktoś z Was może mieć tutaj Yorka, widzę takiego pieska małego na jej kolanach, tak? Aby połączyć się troszeczkę może bardziej z naturą, więcej zdrowo odżywiać. Postarajcie się zaufać po prostu w to, co znacie, to, co wiecie, że jest prawdą. Tutaj też pokazuje mi się energia byka, także możecie mieć tutaj jakąś relację właśnie z jakimś bykiem, który właśnie cały czas sprawia, że musicie czekać na coś, tak? Tak jakbyście ciągle na coś czekali, coś trwa w nieskończoność po prostu. Może to też być lew, tak? Lew, strzelec lub baran, ale ta energia byka mi się tutaj mocno wybija. Postarajcie się po prostu słuchać swojej intuicji, więcej modlić, medytować, myśleć po prostu o tym, czego pragniecie, zamiast koncentrować się właśnie na tych Waszych strachach, tak? Bo tak jakby tutaj pozostajecie w takim strachu, że ciągle trzeba się bronić, że ktoś cały czas chce na przekór Wam coś zrobić, tak? Tak jakby cały czas jesteście gotowi do tego, aby zacząć walczyć, aby wyjść na tą wojnę, aby wyjść na i walczyć o swoje, tak? Postarajcie się przede wszystkim zbalansować swoje emocje, bo gdzieś tutaj emocjonalnie nie do końca jesteście w tej chwili w równowadze, tak? Bardzo możliwe, że czujecie, że ktoś tutaj cały czas właśnie na Was agresywnie wpływa, że ktoś cały czas Was być może atakuje, osądza o pewne rzeczy. Ponownie widzę energię strzelca i skorpiona. Także kochani, przede wszystkim właśnie słuchajcie tego swojego wewnętrznego głosu, bo tutaj już wiecie, jakie osoby. Postarajcie się odczytywać te czerwone chorągiewki i w momencie, kiedy zrozumiecie, co jest prawdą, po prostu odejść. Odejść od tego, co nie daje Wam spełnienia, nie daje Wam satysfakcji, od tego, co Was męczy, od tego, co odbiera Wam po prostu Waszą moc, tak? Bo tutaj w jakiejś relacji czujecie się po prostu jak w potrzasku, jakbyście byli odpowiedzialni za wszystko, jak to Wy byście musieli zawsze znaleźć rozwiązanie na wszelkie problemy, tak? Miejcie w sobie więcej wiary, więcej zaufania, nie pozwólcie na to, aby ktoś Was kontrolował, aby ktoś rządził Wami, tak? Aby ktoś rządził Waszym czasem, przestrzenią, aby ktoś wymuszał na Was coś, jeśli ta osoba tego nie docenia, tak? Tutaj więcej asertywności, kochani. Mówcie tak jedynie wtedy, kiedy jest to zgodne z Wami, z Waszym poczuciem, że jest coś dla Was dobre, tak? Tutaj być może trzeba troszeczkę więcej zachować dla siebie, nie dzielić się wszystkim, nie mówić o wszystkim, być może po prostu postarać się bardziej działać tak dyskretnie. Jaka jest dla Was tutaj najważniejsza porada jeszcze na luty? Najważniejsza porada
No i kochani, tak, zakończyć to, co daje Wam cierpienie, tak? Postarajcie się przede wszystkim skoncentrować na tym, no tak, tutaj mamy tego diabła, tak? Energia raka, koziorożca, energia bliźniąt, ponownie widzę tutaj, to też może być byk, waga. W każdym bądź razie widzimy, że tutaj tak jakby jesteście w stanie uwolnić się od tego. Być może macie poczucie, że jesteście tutaj odpowiedzialni za jakieś osoby w swoim życiu, osoby, które są toksyczne, które wami manipulują, osoby, które po prostu sprawiają, że jesteście cały czas w tym bólu, w tym cierpieniu, tak? Ale kochani, musicie tak jakby odwrócić się od tego, przestać się koncentrować na tym i zacząć koncentrować się na tym, co was wzywa. Na waszej misji, celu życiowym, na tym, co was cieszy, na tym, co was raduje, tak? Skoncentrować się właśnie na tym kielichu. To jest ta sama energia, która mi się pokazywała tutaj uprzednio, tak? Tutaj mieliśmy tą piątkę kielichów, na których ona tak jakby się koncentrowała, a tutaj z tyłu za nią są dwa takie, widzicie, jasne, naświetlone, pięknie kielichy, na których ona ich nawet nie widzi, są z tyłu za nią, tak? I tutaj właśnie jako wasza główna porada jest to, aby się odwrócić, widzicie? Tutaj ona patrzy na te trzy kielichy. I tutaj właśnie waszą poradą jest, aby się odwrócić od tych trzech kielichów, które nie dadzą wam spełnienia, i skoncentrować się na czymś tutaj jednym. Tu jest coś jednego. Pełny kielich, tak? Tak jak tutaj mamy te dwa kielichy, ona po prostu. Także uważajcie, bo koncentrując się cały czas na tym, co jest negatywne i złe, możecie stracić możliwości, opcje, tak? Opcje, które się pojawiają tutaj przed wami, tak jakby tutaj wszechświat daje wam możliwości i wy musicie po prostu skorzystać z tych możliwości, tak? Zamiast pozostawać w tej toksycznej energii, w jakichś toksycznych przyzwyczajeniach, w jakichś takich może nawet nałogach, tak? I tak jak mówiłam, tutaj mi się pokazywało, mogło to mówić właśnie o nadużyciu alkoholu, tutaj to też może o tym mówić, nadużyciu alkoholu lub jakichś innych toksycznych używek Coś, co jest dla was niezdrowe, coś, co sprawia, że po prostu tracicie poczucie wartości siebie, tak? Jesteście tutaj tak jakby, widzicie, tacy już zwijacie się po prostu już taki kłębuszek, nie macie siły, on jest w takiej pozycji embrionalnej, czuje się totalnie bezsilny. Tu na obydwu kartach widzimy, że w takiej pozycji embrionalnej, taka bezsilność, poczucie jakbyście nie mieli nad niczym kontroli. Jeśli macie takie poczucie, odpuśćcie, kochani, więcej wiary i zaufania. Postarajcie się zaufać przesłanie od swoich aniołów, to co jest wam cały czas wyszeptywane do ucha. Zaufajcie, poproście swoje anioły o wsparcie, o pomoc. Poproście ich, aby was prowadzili, aby dali wam wskazówki, tak? Poproście, aby was użyli jako swojego narzędzia, aby wskazali wam waszą drogę, waszą ścieżkę, dokąd macie dążyć, z czego należy się wyzwolić, tak? Wy tu prawdopodobnie już wiecie, tylko tak jakby jest w was taki strach, bo boicie się, że nie podołacie, tak? Że nie dacie rady. Być może wiele razy próbowaliście i za każdym razem wracaliście ponownie do tych toksycznych przyzwyczajeń. Także czas, kochani, na to, żeby ruszyć z miejsca. Jeśli chcecie się wyzwolić z tej ciężkiej, negatywnej energii, wy musicie podjąć konkretne akcje, odpuścić po prostu to, co was gdzieś tam trzyma, tak? To, co was w jakiś sposób gnębi. Nie pozwólcie sobie na to, aby pozostawać w takim negatywnych uczuciach, aby pozostawać w poczuciu bycia ofiarą, tak? Pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie od was zależne. Gdzie będziecie jutro, tak? Dzisiaj planujecie swoją przyszłość, pozostając cały czas w przeszłości, w myślach o tym, co było, jak was życie skrzywdziło. Jeśli będziecie cały czas pozostawać w tej negatywnej energii, tak samo cały czas ją projektujecie w swojej przyszłości, tak? Także musicie się odsunąć po prostu od tego, co was ciągnie w dół. Wznieście na wyższy poziom energetyczny. Postarajcie się poddać słodyczy życia, więcej przyjemności z życia. Okazuj po prostu miłość swojemu życiu, więcej wdzięczności, więcej radości, tak? Dobrze, jakie tutaj są dla was jeszcze ważne wskazówki od Wyrocznik Gwiezdnych Ziaren? Głębokie uzdrawianie komórkowe, energia Arktusa, fizyczne i emocjonalne uzdrowienie. Wiedz o tym, że twoje ciało już wie, jak się uleczyć. Uzdrawianie to twój naturalny stan. Brak fizycznej i emocjonalnej harmonii może odzwierciedlać się wytrąceniem z równowagi świata, zarówno tego wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jeśli trapi cię jakaś tajemnica lub jakaś przewlekła choroba, nie pozwól sobie na myśl, że zrobiłeś coś nie tak. W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest zorientować się, co tak naprawdę jest dobre dla naszego zdrowia, a co nie. I skoro ta karta pojawia się w twoim rozkładzie, to oznacza, że odnajdujecie drogę do siebie. Że zostajecie wezwani, żeby skupić się po prostu na swoim uzdrowieniu w praktyczny sposób, żeby postawić na zdrowie na pierwszym miejscu, tak? Żeby po prostu być dobrym i delikatnym dla swojego cudownego i delikatnego ciała.
żeby dać sobie to, czego potrzebujecie, żeby być dobrym i delikatnym dla siebie, żeby dać sobie po prostu to, co jest niezbędne do zakotwiczenia i do opieki nad swoim ciałem, żeby zadbać przede wszystkim o swoje ciało, pielęgnować siebie tak, jak pielęgnuje się nowonarodzone dziecko, żeby traktować siebie z czułością. Być może zostajesz wezwany, żeby poprawić funkcjonowanie swojego ciała lub stan emocjonalny, żeby wezwać pomocników, odnieść się do kogoś, tak? Może odważyć się, żeby połączyć z kimś siły odnośnie właśnie zmiany nawyków żywieniowych. Ja również jestem coachem zmiany nawyków żywieniowych, utraty wagi, także jeśli potrzebujecie pomocy w tym temacie, możecie się również do mnie zwrócić. Pod spodem, pod nagraniem w skrzynce znajdziecie link do mojego Facebooka, do mojego Instagrama, znajdziecie również link do grupy wsparcia Oaza Dobrych Dusz. Możecie ze mną się skontaktować odnośnie właśnie tematu utraty wagi, zmiany nawyków żywieniowych, odpowiedniej suplementacji, jak wpływać odpowiednio na swoje ciało, tak? Jak uzdrowić swoje ciało. Może warto się zapoznać z tematem właśnie totalnej biologii, aby dowiedzieć się więcej, co z Wami się dzieje. Czas po prostu zaopiekować się sobą. Anioły chcą, żebyś wiedział, że to jest możliwe, żebyś czuł się pełen życia, pełen siły i miał się po prostu dobrze w swoim ciele. Żeby Twoje komórki znów tętniły radością życia, witalnością, żebyś odnalazł spokój ducha i zadowolenie i żebyś zyskał ukojenie układu nerwowego oraz wyciszenie swojego serca. Dobrze, kochani, zamknijcie teraz oczy. Ułóżcie swoje dłonie na portalu serca. Weźcie głęboki wdech i wydech. Wypuśćcie całą negatywną energię. Jeszcze raz wdech i wydech. I wsłuchajcie się w te słowa. Odzyskuję swoją witalność i energię. Z każdym dniem czuję się coraz zdrowszy. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. Moje ciało wie, jak się uleczyć. I ponownie głęboki wdech i wydech. Postarajcie się częściej robić takie ćwiczenia oddechowe, kochani. Pamiętajcie o tym, że gdy oddychacie, starajcie się oddychać poprzez swój brzuch, tak? Poprzez swój brzuch to również wspomoże Wasz układ trawienny. Być może tutaj gdzieś macie właśnie problemy, jeśli chodzi o układ trawienny. Częściej właśnie oddychać, tak jak Wasz brzuch ma się poruszać w czasie tego oddychania, tak? Może warto tutaj włączyć sobie na YouTubie, poszukać jakieś takie typowe medytacje oddechowe, więcej właśnie popracować nad tym oddechem, bo czuję, że gdzieś tutaj w Was jest dużo takiej nerwowości, tak? Dobrze, co my tu jeszcze dla Was mamy? Połącz się z naturą, tak? Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu. To Cię odmładza i inspiruje, tak? Więcej pokarmów od Matki Natury, więcej owoców, warzyw, wody, która oczyści Twoje ciało, tak? Postarajcie się tutaj po prostu zmienić nawyki żywieniowe i wpłynąć odpowiednio na swój organizm. Więcej spacerów, więcej właśnie kontaktu z naturą. W tej chwili Twoje ciało i dusza pragną przebywać na świeżym powietrzu, w otoczeniu drzew, kwiatów, motyli, ptaków, słońca, zwierząt, z dala od miasta, od cywilizacji, wyjedź gdzieś po prostu za miasto, tak? Gdzieś, gdzie możesz spokojnie pomyśleć, otworzyć się po prostu na kreatywne idee, wyjść na zewnątrz, oddychać głęboko, tego potrzebuje w tej chwili Twoje ciało. Może tutaj być dla Ciebie nawołanie, aby przebywać więcej w jakimś ogrodzie, aby może zaadoptować jakiegoś zwierzaka, być może Twoje dzieci potrzebują spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, może być nawołanie, aby wyjechać gdzieś właśnie w jakąś taką przestrzeń poza miasto, gdzie jest dużo świeżego powietrza, dużo drzew, dużo tlenu. Może to być nawołanie, żeby odwiedzić jakieś gospodarstwo rolne, ekologiczne miejsce do wypoczynku. Może zmienić pracę na taką, w której po prostu pracuje się na zewnątrz, w otoczeniu roślin, zwierząt. Być może to jest to, czego teraz najbardziej potrzebujesz. Postaraj się przede wszystkim zaufać przesłaniom, jakie otrzymujesz od swoich aniołów. Przesłaniom, które otrzymujesz właśnie będąc na łonie natury. Wiedz o tym, że masz naturalny dar do porozumiewania się ze zwierzętami i z naturą. Odżywiaj się bardziej naturalnie i unikaj żywności, która jest wysoko przetworzona, bo w tej chwili Twój organizm potrzebuje wyższego poziomu energii. Co jeszcze od przesłania od Twoich aniołów? No kochani, no macie piękne potwierdzenie. Oczyszczaj i odtruwaj, tak? Z wielką miłością i szacunkiem. Anioły proszą Cię, abyś oczyścił swoje cenne i wrażliwe ciało.
na Twoją prośbę pomogą Ci wstąpić na drogę afirmacji życia i podpowiedzą Ci, w jaki sposób możesz sobie poradzić ze stresem i z złagodzeniem wszelkiego żalu po porzuceniu dawnych ścieżek, przyzwyczajeń, może jakichś nałogów. Przekaż aniołom swoje troski, zmartwienia oraz obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twoje czyste ciało. Także postarajcie się oczyszczać. Może warto tutaj skorzystać z jakiejś właśnie diety, detoks, tak? Kochani, tak jak mówię, jeśli potrzebujecie pomocy w tym temacie, możecie skontaktować się ze mną tutaj w tych tematach, bo naprawdę jestem w stanie Wam tutaj pomóc, tak? Także postaraj się bardziej oczyścić swoją przestrzeń, swoje ciało. Ta karta jest przekazem po prostu od Waszych aniołów, abyście oczyścili swoje ciało z substancji chemicznych, z toksyn. W tej chwili wzrosła Wasza wrażliwość na różnego rodzaju, nie wiem, lekarstwa, jakieś dragi, dodatki do żywności, alkohol, kofeinę, nikotynę, włącznie z cukrem i żywnością wysoko przetworzoną, tak? Substancje te zakłócają Twój odbiór anielskich przekazów, więc anioły proszą Cię, abyś po prostu unikał tego, co jest dla Ciebie toksyczne i negatywne. Anioły z radością pomogą Ci poradzić sobie ze stresem i z głodem nałogowym, jeśli tylko je o to poprosisz. Stosuj jakieś preparaty oczyszczające dla swojego ciała, tak? Może zastosuj tutaj właśnie szybką dietę oczyszczającą, detoks jakiś, zasięgnij porady holistycznych, dietetyka. Przywołaj też tutaj Archanioła Rafała, poproś go o zmniejszenie lub wyeliminowanie głodu nałogowego. Postaraj się unikać też jakichś toksycznych relacji i sytuacji w swoim życiu, które obniżają Twój poziom energii. Poproś Archanioła Michała o oczyszczenie swojego ciała i domu z wszelkich niższych energii. I używaj też takich łagodniejszych produktów w swoim domu, czyszczących, tak? Mniej kontaktu właśnie z chemią. I tutaj mamy następnie kierowanie dziećmi, tak? A więc masz talent w opiekowaniu się dziećmi, udzielaniu im pomocy oraz leczeniu. Użyj swoich zdolności, aby pomagać dzieciom w swoim życiu. Wiedz o tym, że można być jednocześnie łagodnym, jak i wymagającym opiekunem. Anioły mówią o tym, że troszczą się w tej chwili o Ciebie. Pomagają Tobie utrzymać po prostu harmonię, balans. Pomagają Ci również tą harmonię wprowadzić w obrębie życia rodzinnego. I to wynika z pragnienia, żeby jak najdłużej zachować właśnie w sobie to poczucie bycia dzieckiem, poczucie szacunku i po prostu wiary w to, że możesz być zaspokojony zawsze i wszędzie, gdzie jesteś. Postaraj się spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi albo szczerze po prostu z nimi rozmawiać. Może też być do Ciebie to nawołaniem, aby wybrać jakąś pracę zawodową, która wymaga kontaktu z dziećmi. Być może pomoże to również uzdrowić Twoje wewnętrzne dziecko. Być może zostaniesz rodzicem, dziadkiem, tak? Babcią. Może być tutaj też nawołanie, aby zająć się właśnie swoim wewnętrznym dzieckiem poprzez wspólną zabawę i śmiech z innymi młodymi istotami, tak? Jakie wskazówki od Archanioła Michała? Już czas wyjść z niezdrowej sytuacji, tak? Także tutaj też mieliśmy to nawołanie o tym, aby po prostu wyjść z jakiejś toksycznej sytuacji, być może z toksycznej relacji. Ktoś, kto w jakiś sposób ściąga Was tutaj, kochani, w dół, tak? Także miejcie zaufanie, że nie bez powodu ta sytuacja pojawia się w Waszym życiu. Archanioł Michał wysłuchał Twoich próśb o pomoc, a w odpowiedzi na to za jego pośrednictwem przychodzi do Ciebie nawołanie, aby pozostawić to, co wyniszcza Ciebie. Już zbyt długo przedłużasz właśnie jakąś toksyczną sytuację, inwestujesz przy tym bardzo dużo czasu i energii na sprawy, które po prostu powodują, że pogarsza się sytuacja w Twoim życiu. To doświadczenie nie jest korzystne ani dla Ciebie, ani dla ludzi, których to dotyczy. Nie musisz pozostawać w tym złym stanie. Idź dalej naprzód, bez winy i zawahania. Wiedz o tym, że anioły będą Cię wspierać i zapewniać o tym, że ten cały podział nastąpi harmonijnie, tak? Archanioł Michał użyje swojej tarczy, aby chronić Ciebie. Podążaj za swoim wewnętrznym głosem, a przemiana naprawdę pójdzie gładko. Może być tutaj nawołanie, aby ubiegać się o jakąś nową pracę, aby właśnie zrobić detoksykację ciała od alkoholu, papierosów lub jakichś innych używek, aby przeprowadzić po prostu zdrową dietę, tak? Zacząć po prostu zmieniać swoje nawyki żywieniowe, zasięgnąć opinii może jakiegoś drugiego lekarza, poprosić o opinię i wskazówki dietetyka, osoby, która wiecie, że może Wam pomóc w tym temacie, tak? Kochani, nie musicie się do mnie zwracać, ale poszukajcie po prostu pomocy u kogoś, bo potrzebujecie tutaj być poprowadzonym w jakimś temacie, związanym właśnie ze zdrowym stylem życia. Może należy się tutaj skonsultować z jakimś prawnikiem rozwodowym,
może w jakichś sprawach urzędowych, tak? Może przeprowadzić się do jakiegoś innego domu. Upewnij się, że Twoje środowisko jest wolne od wszelkich toksyn i chemikaliów. Jest tutaj też dla Was taka piękna modlitwa, też ją Wam przeczytam. Jeśli widać wystarczająco, możecie zrobić zrzut ekranu. A więc Archaniele Michale, na których częściach mojego życia powinienem się skupić najbardziej? Dziękuję Ci za to, że pomagasz mi słyszeć Twoje odpowiedzi i dajesz odwagę do rozpoczęcia uzdrawiających zmian w moim życiu. Także jeśli sami tutaj nie jesteście przekonani i pewni, co należy zrobić, co należy zmienić, możecie poprosić tutaj Archanioła Michała o pomoc i wskazówki w tym temacie. Co jeszcze tutaj dla naszej Panny? Kryształy, tak? Także ponownie te kryształy nam się tutaj pojawiają. Być może potrzebujecie tutaj więcej energii, kryształów, tak? Oczyszczającej energii. Może zaopatrzcie się tutaj w jakiś na przykład kryształ górski, który jest takim buforem do pochłaniania negatywnej energii. Może jakieś czarne kryształy, jak turmalin, jak onyks, szungit, tak? Kryształy, które neutralizują właśnie tą negatywną energię. Mogą to też być inne kryształy. Może warto się wybrać po prostu do sklepu takiego z kryształami i zobaczcie po prostu, który kryształ Was najbardziej przyciągnie. Wtedy sprawdźcie, co to jest za kryształ. Możecie wyszukać nawet w Google albo zapytać sprzedawcy, tak? Co to jest konkretnie. I zobaczycie, kochani, że przyciągnie Was dokładnie ten kryształ, którego potrzebujecie w tej chwili najbardziej. Ten, który najlepiej na Was wpłynie. Może potrzebujecie właśnie jakiegoś kryształu, aby wzmocnić swoją energię, aby pomóc sobie w porzuceniu tych nałogów, tak? Aby wejść na tą dobrą ścieżkę. I tutaj mamy Francesca, tak? Czyli czego w tej chwili pragniesz najbardziej? Wyobraź to sobie, a Twoje marzenie się spełni. Negatywne myśli zahamują Twój rozwój. Także postarajcie się przede wszystkim myśleć pozytywnie. Jeśli pozostaniecie w jakichś takich negatywnych przekonaniach, hamujecie rozwój sytuacji. Pytaliście Boga i anioły o to, co czeka Was w przyszłości. Jednak niebiosa czekały, aż sami podejmiecie tą decyzję. To dlatego ostatnio tak często czuliście, że tkwicie ciągle w tym samym miejscu. Byliście prawdopodobnie w takim impasie, ponieważ baliście się podjąć jakąś konkretną decyzję. Wiedzcie o tym, że anioły pomogą Wam dokonać wyboru. Lecz kształt następnego rozdziału w Twoim życiu zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Ten okres to wciąż czysta i niezapisana karta. Twoje pragnienia są niczym obraz, który malujesz na płótnie swojego życia. Jako artysta Ty właśnie musisz zdecydować o wyglądzie swojego obrazu. Poświęć trochę czasu na medytację, modlitwę i rozważanie nad ważną decyzją. Bądź kreatywny i utrzymuj wyznaczone sobie standardy. Jednak pamiętaj, jeśli nie podejmiesz żadnej decyzji, oznacza to, że zgadzasz się, żeby Twoje życie nadal wyglądało tak, jak w tej chwili. Także planuj to, czego pragniesz, tak? Nie pozostawaj w tej samej sytuacji, jeśli Cię męczy. Chyba że odpowiada Ci to, gdzie jesteś w tej chwili, no to pozostańcie, kochani, tu, gdzie jesteście. Dobrze, czas na pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wasze pytanie jest już gotowe. Jeśli nie, to włączcie pauzę. Jeśli tak, kochani, to włączacie play i słuchacie odpowiedzi. Dobrze, poprosimy sobie o 3 odpowiedzi. A więc w pierwszej kolejności mamy jeśli uwierzysz, następnie okazja, tak? I jeszcze 2. Mamy przebaczenie oraz wielkie, szczęśliwe zmiany. Pięknie, kochani. Dobrze, a więc zobaczmy sobie w takim razie jeszcze, jakie tutaj runy towarzyszą tym kartom, tak? Podam Wam też, jakie inicjały tutaj będą. Możliwe, że będą gdzieś w jakiś sposób z Wami rezonować. Dobrze, a więc w pierwszej kolejności, jeśli uwierzysz, no i tutaj mamy runę Isa, tak? Czyli inicjał I, następnie okazja i tutaj mamy inicjał B, następnie mamy przebaczenie i tutaj mamy inicjał R oraz ostatnia O. I, B, R, O. Dobrze. A więc, kochani, w pierwszej kolejności, jeśli uwierzysz, no i tutaj ta runa nam mówi właśnie o takiej stałości, o spokoju, o samoograniczeniach, tak?
Wy macie to już w sobie, tak? Tutaj mamy tą alchemię, tak? Czyli macie wszelkie narzędzia w sobie, musicie tylko uwierzyć w to, że naprawdę jest to możliwe, dlatego też było tutaj do Was silne nawołanie, aby marzyć, aby samemu ukształtować to, dokąd dążycie. Następnie mamy okazja, tak? I tutaj jest mowa o płodności, uzdrowieniu, nowym początku, kobiecości i wyobraźni. Także w najbliższym czasie pojawi się okazja do jakiegoś nowego projektu, nowych działań, być może to też możemy mówić o ciąży, tak? Następnie mamy przebaczenie i tutaj mamy mowę o podróży, zmianach, wzroście, rozwoju, otwartości, nowej drodze i ruchu naprzód. Także należy tutaj przebaczyć pewne rzeczy, aby mogło zacząć coś się dziać w Waszym życiu. Macie tutaj jakiś żal do siebie lub do kogoś innego i to Was blokuje przed tym ruchem naprzód, tak? Oraz wielkie, szczęśliwe zmiany i tutaj mamy runę, która nam mówi o bezpieczeństwie, spokojnym domu, wrodzonych talentach, prawie i porządku. Także wiedzcie o tym, że wszystko będzie dobrze, zaufajcie, tak? Myślcie wyłącznie pozytywnie, aby nie zahamować tego pozytywnego rozwoju sytuacji. Więcej pozytywnych myśli, pozytywnego myślenia, uwierzcie w to, że to jest naprawdę możliwe, dokąd zmierzacie, tak? Więcej zaufania też w to, że to wszystko, kochani, było potrzebne w Waszym życiu. Musicie wyjść, bo tutaj czuję cały czas, jakby wiele z Was pozostaje w tym uczuciu bycia ofiarą. Dlatego to przebaczenie jest niezbędne do tego, aby wyjść z tego miejsca. Musicie zamknąć za sobą pewne drzwi, aby nowe drzwi mogły się przed Wami otworzyć. Wtedy pojawi się okazja i to będą ogromne, szczęśliwe zmiany, naprawdę wielkie zmiany w Waszym życiu, na które już tak długo czekacie. Także uwierzcie w to, że to jest możliwe, kochani. Odpuśćcie to, co Wam nie służy. Czas na ruch naprzód. To były Wasze wiadomości na luty, kochani. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy coś tu z Wami rezonowało. Jeśli tak, koniecznie zostawcie również lajka. Jeśli nie subskrybowaliście, klikajcie subskrypcję oraz dzwoneczek powiadomień. Wtedy za każdym razem dostaniecie informacje, kiedy coś tutaj opublikuję. Podzielcie się również tym kanałem ze swoimi znajomymi. Niech korzysta z tego jak najwięcej osób. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Pa!